Wiemy o nich tyle, co możemy przeczytać w pierwszej lepszej encyklopedii, dzisiaj Wikipedii częściej. Ja bywam w Chińskiej Republice Ludowej i przyznam się, że tak jak pamiętam te trzy zasady ludowe, które cały czas rządziły postępowaniem Sun Yat-sena, nacjonalizm, aby dzisiaj byśmy powiedzieli bardziej wyzwolenie narodowe, demokracja i dobrobyt, to tak naprawdę to cały czas ma miejsce we współczesnych Chinach i tak naprawdę Sun Yat-sen parędziesiąt lat po swojej śmierci dzisiaj doczekał się realizacji swoich ideałów. Była to postać wyjątkowa, postać szczególnie zasłużona dla Chin, paradoksalnie nieznana na świecie, choć wśród znanych nam chińskich polityków chyba najbardziej znająca świat zewnętrzny, wiele lat przebywająca na emigracji i w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na Hawajach i w Europie, a jednocześnie chyba stąd biorąca wiele nauki, którą później starał się przeszczepić na grunt chiński. Życzę Państwu ciekawego wieczoru, panu profesorowi życzę satysfakcji i wielu ciekawych pytań, natomiast mam nadzieję, że tak jak dzisiaj relacje polsko-chińskie są bardzo ważne. Jednocześnie jestem przeświadczony o tym, że one będą nabierały jeszcze większego znaczenia i tutaj inicjatywa jest wzajemna i ze strony państwa chińskiego i ze strony Rzeczpospolitej. To spotkanie dzisiejsze pozwoli nam co nieco więcej o Chinach i ich historii się dowiedzieć i jednocześnie mieć te doświadczenia po to, żeby relacje wzajemne, na ile tylko okazja się zdarzy, poprawiać i wykorzystywać dla powodzenia obu naszych państw. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Jeśli mógłbym, chciałbym poprosić pana Wenganga z ambasady Republiki Chińskiej. Szanowny panie wiceprzewodniczący Działotowski, panie senatorze, szanowny panie profesorze Kuraczyk, panie, panowie, przyjaciele, dobry wieczór. I dzisiaj bardzo się cieszę, że mam okazję uczestniczyć w promocji książki pana profesora Bogdana Kuraczyka pod tytułem Sun Yat-sen, misjonarz rewolucji. I tutaj ja chciałbym przede wszystkim przekazać panu profesorowi gratulacje od ambasadora Chin, pana Xu Jie, a wszystkim zebranym jego serdeczne pozdrowienia. I tutaj chciałbym powiedzieć, że ambasador Xu Jie ma przyjechać, ale dzisiaj ma inne spotkanie. Jest teraz w tej chwili w upałcyku na wodzie. Tam był tradycyjny obiad czwartkowy przywrócony. I powiedzmy, że Sun Yat-sen to był wybitnym patriotą i bohaterem narodu chińskiego. I równocześnie on jest prekursorem demokratycznej rewolucji Chin.